We wrześniu w Kanadzie przebywał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Antoni Dębiński. Zaprosiliśmy księdza rektora do studia, aby dowiedzieć się więcej na temat jego, jak się okazuje, niezwykle interesującej misji. Z naszym gościem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w studiu jest ksiądz profesor Antoni Dębiński, nowo mianowany rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy w Kanadzie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być tutaj. Ufam, że ten pobyt będzie owocny dla naszego uniwersytetu. Nowa nominacja rektorska. Chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest w tej chwili kondycja Uniwersytetu Lubelskiego. Co się zmieniło? Czy jest to ten dawny uniwersytet, który pamiętam jeszcze z lat 90. Jest to dawny uniwersytet, bo odwołujemy się do naszej tradycji i tożsamości, ale także nowy w tym sensie, że działa w nowych warunkach społecznych, gospodarczych, także politycznych. Tak zatem kontynuując wszystko to, co najlepsze, chcemy odpowiadać na współczesne potrzeby. Otwieramy nowe kierunki, mamy nowe kampusy, jest wielu studentów, rozrósł się nasz uniwersytet, co jest naszą dumą, ale z drugiej strony i przedmiotem troski. Chcemy, żeby te nasze działania były rzetelne, na dobrym poziomie. Tak zatem, bazując na tradycji, staramy się odpowiadać na potrzeby chwili. Mówił ksiądz profesor, że uniwersytet się zmienia, że idzie z duchem czasu. Czy odnotowaliście duży wzrost zainteresowania wśród studentów, zwłaszcza z zagranicy, bo to nas szczególnie tutaj Polonię interesuje? I jakie nowe kierunki w tej chwili zostały otwarte? Istotnie liczba studentów wzrosła w ostatnich czasach. To jest tendencja ogólna w Polsce. Stopień skolaryzacji jest bardzo wysoki. W tej chwili na KULU studiuje przeszło 18 tysięcy studentów. Myślę o różnych typach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, doktorskich. To po pierwsze. Po drugie, otwieramy nowe kierunki. Kierunki, które odpowiadają potrzebom chwili. A następnie staramy się też tworzyć nową ofertę po angielsku. To jest bardzo charakterystyczne w Europie, że dbając o internacjonalizację uniwersytetu, musimy również zadbać o te osoby, które chcą studiować po angielsku. Tytułem przykładu powiem, że od paru lat uruchomiliśmy studia po angielsku w zakresie filozofii, następnie chcemy uruchomić także na Wydziale Teologicznym. Z dużym powodzeniem cieszą się European Studies. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, zatem licencjackie i magisterskie, realizowane w ramach projektu europejskiego. Na pierwszym roku mieliśmy 120 osób, w roku ubiegłym akademickim. Ufam, że powtórzymy ten sukces. Tak zatem chcemy przyjmować studentów ze wszystkich stron świata. Mamy dużo kandydatów z Ukrainy, z Białorusi, z krajów byłego Związku Sowieckiego, ale również przyjeżdżają do nas, cieszymy się z tego, z zachodniej Europy kandydaci, tak samo z Ameryki. Bądź na studia, bądź też na kurs języka i kultury polskiej w wakacje. Polonia kanadyjska żywo interesuje się kondycją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 50 lat działa Towarzystwo Przyjaciół KULU. Czy ksiądz profesor mógłby nam powiedzieć, jak zmieniała się rola tego towarzystwa, jak zmieniały się potrzeby, jak zmieniała się forma pomocy i czym jest to towarzystwo dzisiaj? Moja wizyta programowa tutaj w Kanadzie jest uzasadniona między innymi wolą wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Towarzystwa Przyjaciół KULU tutaj w Kanadzie, które istotnie działa od 50 lat. Jesteśmy wdzięczni wszystkim przyjaciołom, wszystkim osobom, które wspierały nas przez lata, szczególnie w czasie budowy Kolegium Jana Pawła II, które stanowi istotną część naszego kampusu przy Alejach Racławickich. Wyrażam podziękowanie wszystkim prezesom kół, które są rozproszone na całej kanadyjskiej ziemi. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Chcę też zapewnić, że pamięć, wdzięczność towarzyszy nam każdego dnia. W kościele akademickim codziennie jest odprawiana msza święta w intencji zmarłych i żyjących naszych przyjaciół. Oceniamy bardzo wysoko działalność Towarzystwa Przyjaciół KULU w Kanadzie, chociaż jego rola się zmienia. Była inna wtedy, kiedy
inaczej był finansowany nasz uniwersytet. Dzisiaj jego rola jest nieco inna, niemniej zawsze ważna. Nie zdradziliśmy dotąd powodu przyjazdu księdza rektora tutaj do nas. Powód jest bardzo ważny. Nie zdradziliśmy dotąd żadnych szczegółów. Z czym wiąże się księdza wizyta w Kanadzie? Między innymi wiąże się także z nową inicjatywą, którą chcemy uruchomić tutaj na kanadyjskiej ziemi. To jest Uniwersytet Otwarty. W Europie ciągle mówimy o konieczności kształcenia permanentnego, niezależnie od wieku, niezależnie od dotychczasowego, podstawowego wykształcenia. I na bazie doświadczeń także Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bardzo popularnego w Polsce, chcemy uruchomić Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także tutaj w Kanadzie. Uniwersytet obejmuje szeroką ofertę, począwszy od dzieci aż do osób starszych, ofertę akademicką we formie różnych wykładów, kursów, prelekcji, również wyjazdów do Polski. I chcemy z taką ofertą zwrócić się także do środowisk polonijnych tutaj. I stąd moja wizyta, bowiem z tą inicjatywą wiążemy bardzo duże nadzieje. Jakie kierunki będzie można studiować tutaj na Uniwersytecie w Kanadzie, nie opuszczając Kanady? Oferta będzie bardzo szeroka, to znaczy jesteśmy przede wszystkim uniwersytetem humanistycznym, zatem będziemy oferowali nauki społeczne, humanistyczne, począwszy od teologii poprzez psychologię, prawo i inne dyscypliny, skończywszy na naukach matematycznych czy przyrodniczych. Oczywiście oferta będzie szeroka, niemniej to kandydaci w jakimś sensie dokreślą profil tych wykładów, zapisując się na dane wykłady. Tak zatem oferta będzie bardzo szeroka, ona będzie w jakimś sensie oddawała strukturę i ilość kierunków na naszym uniwersytecie, a z drugiej strony będzie ona korygowana poprzez potrzeby i również nasze możliwości organizacyjne. Chcielibyśmy, żeby ta oferta akademicka była na wysokim poziomie, żeby ona zaspokajała potrzeby osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę, które chcą spędzić kulturalnie czas, które chcą również zapoznać się z historią języka, kultury polskiej, bowiem częściowo te zajęcia mogą być realizowane w Polsce na wzór Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej. Tak zatem będą organizowane studyjne wyjazdy do Polski, aby w różnych miejscach, na Kulu, ale i gdzie indziej, można było na przykład zapoznawać się z historią Polski, z kulturą polską. Brzmi to bardzo interesująco i myślę, że zarówno dla starszego pokolenia, dla średniego, jak i jeżeli chodzi o nasze dzieci, które podejmują studia tutaj w Kanadzie. Chciałam zapytać o taką rzecz, czy będzie można również w języku angielskim uczestniczyć w wykładach, w zajęciach? No i kiedy rusza uniwersytet? Istotnie, wykłady będą prowadzone w języku polskim, ale przewidujemy także możliwość przeprowadzenia ich w języku angielskim. Mamy wielu wybitnych profesorów, którzy posługują się tym językiem doskonale. Chcę zauważyć, że w tej chwili w Europie dzieci już uczą się angielskiego, tak zatem znajomość tego języka jest wystarczająco dobra, aby uruchomić paralelne grupy w języku angielskim. Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania wszystkich formalności związanych z uruchomieniem tego uniwersytetu. Ufam, że uda nam się rozpocząć proces rekrutacji już począwszy od listopada, na wiosnę, najpóźniej w maju. Jestem przeświadczony, zostanie uruchomiony Uniwersytet Otwarty na kanadyjskiej ziemi. Chcieliśmy w imieniu Polonii podziękować serdecznie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu za tę ofertę uniwersytecką w naszym kierunku. Jest to bardzo dobra dla nas nowina. Chciałam również pogratulować księdzu profesorowi nominacji rektorskiej. O procesie rekrutacji na uniwersytet, o terminach będziemy Państwa informowali na bieżąco. Dziękuję za wizytę. Bardzo serdecznie dziękuję. W niedzielę 9 września ksiądz profesor Dębiński przewodniczył uroczystej sumie w kościele świętego Maksymiana Kolbe w Mississaugze. Po mszy świętej, w dowód uznania za wieloletnią pomoc i propagowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w kraju i za granicą, ksiądz rektor wręczył medal Signum Universitatis wielkiemu przyjacielowi uczelni, proboszczowi parafii, ojcu Januszowi Błażejakowi.
To wyróżnienie, dodające splendoru przeżywaniu jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich ojca Janusza, jest także uznaniem dla wspólnoty oblackiej, która propaguje polskość w różnych zakątkach świata.